Kiedyś wydawało nam się to niemożliwe, teraz stało się naszą codziennością. Drony służą nam nie tylko do tworzenia pięknych zdjęć z lotu ptaka, ale są też nieodzownym narzędziem pracy dla wielu służb. I to właśnie one spotkają się już niebawem w Parku Śląskim na turnieju Fly to Rescue, który odbędzie się w najbliższą niedzielę na polach marsowych. Wpierw jednak czeka nas wiele równie ciekawych wydarzeń, wszystko w ramach 11. edycji Droniady. Magda Sincewicz. Festiwal poświęcony technologiom dronowym rozpoczął się od konferencji, gdy przedstawiciele uczelni, instytucji badawczych i administracji rządowej omawiali m.in. akt o sztucznej inteligencji czy społeczne i ekonomiczne wyzwania transportu autonomicznego. Tuż za ścianą trwały przygotowania do widowiskowego konkursu o Puchar Szefa BBN. W niedzielnych rozgrywkach weźmie udział 11 zespołów akademickich i 32 profesjonalnych pilotów, m.in. wojsk specjalnych, policji czy GOPR. Zaczęliśmy od Droniady Future Forum, czyli rozważań na temat scenariuszy rozwoju rynku dronowego. I jednocześnie zaczęliśmy dyskutować na temat przyszłości transportu autonomicznego. Chcemy zdiagnozować sytuację, co jest i jak ten rynek zrobotyzowanej mobilności będzie wyglądał. Zwłaszcza, że pod koniec czerwca ma zostać opublikowany akt o sztucznej inteligencji. Został on właśnie zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej. Wejdzie w życie po 2 latach. Co zmieni? On daje bezpieczeństwo takiemu przeciętnemu konsumentowi Kowalskiemu, bezpieczeństwo i takie poczucie, że systemy sztucznej inteligencji, z którego korzysta, nawet nie wiedząc czasami, że wchodzi w interakcję z systemem sztucznej inteligencji, daje mu poczucie, że taki system nie zabierze jego danych, że nie spowoduje jakiejś manipulacji jego osobą, nie będzie stanowił jakiegoś zagrożenia dla jego dobrostanu. O nasz dobrostan teraz i ten w przyszłości dbają m.in. młodzi naukowcy, jak ci z uczelni współorganizującej kolejną edycję Droniady. Do tej pory mówiliśmy o dronach, tylko o dronach, a od tego roku mówimy o transporcie autonomicznym. I tutaj mamy na myśli transport i morski, i lądowy, i powietrzny, i kolejowy. Także rozszerzamy swoje horyzonty, można powiedzieć. A drony cały czas nam przyświecają jako ten taki pierwszy pomysł. Zatem jeśli ktoś nie będzie miał pomysłu, jak spędzić najbliższe dni, zapewne znajdzie coś ciekawego w programie festiwalu.